Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem Chemik Police TV Natalia Mędrzyk. Cześć Natka. Cześć. Nie będziemy ściemywalić. Parę dni temu ta informacja gdzieś tam się już przeplatała, gdzieś tam nieoficjalnymi kanałami. Dowiedzieliśmy się o tym, że ze względu na epidemię koronawirusa rozgrywki zostaną skrócone i po rundzie zasadniczej zostało nam przyznane pierwsze miejsce, czyli jesteśmy mistrzem Polski. Ale jeszcze chciałem wrócić do tego właśnie zakulisowego momentu, w którym pierwszy raz o takim pomyśle usłyszałaś. Co pomyślałaś? Pomyślałam, że idziemy tropem zachodu, więc to była taka podstawa do zrobienia, myślę, że przez mądrzejszych ludzi, więc nie zaskoczyło to nas za bardzo. Całe szczęście, że tą rundę zasadniczą dokończyliśmy, że jesteśmy po pucharze, mamy puchar w rękach. Myślę, że na medale Mistrzostw Polski będziemy czekać, aż poczta będzie dobrze pracowała, że tak powiem. A tak czysto emocjonalnie jako zawodniczka? No jest niedosyt. Fajnie by było, myślę, świętować wśród kibiców, wśród tłumów. I na parkiecie. I na parkiecie. Ten medal na pewno inaczej smakuje. No ale ja się cieszę mimo wszystko z tego, że pracowałyśmy cały sezon ciężko i to pierwsze miejsce to udowadnia. No właśnie, właśnie o tym chciałem troszkę z Tobą pogadać, ponieważ no na pewno pojawią się takie głosy, że w playoffach mogłoby być różnie, ale musimy pamiętać o tym, że sytuacja jest jaka jest, my jej nie wybieraliśmy. No i teraz sobie przyszykowałem 2-3 z Rzeszowem w sezonie, 4-4 z LKS-em, 2-2 z Budo i 2-2 z Legio, czyli z czołówką tabeli. Więc w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, no to chyba nie ma innego zespołu, który bardziej by zasługiwał na złoto niż my. Dlatego mówię, cały sezon pracowałyśmy i chyba udowodniłyśmy wszystkim, że zasłużyłyśmy na pierwsze miejsce. Może są to małe różnice punktowe, ale nadal jesteśmy na pierwszym miejscu i nadal to my jesteśmy mistrzyniami Polski. Ostatnie pytanie, już zupełnie prywatne. Jak ty sobie z koronawirusem radzisz? Tak sobie radzę, że siedzę w domu. Na spacer z psem wychodzę w miejsca, gdzie nie ma ludzi. Zresztą pokazałam ostatnio na Instastory. No i co? I staram się, no ostatnio nie widuję się z rodziną, co myślę, że jest dosyć mądrą decyzją. Myślę, że każdy z nas ma gdzieś kogoś starszego w rodzinie, na kogo trzeba bardzo dobrze i czujnie uważać, więc no taka izolacja, jakiś FaceTime, takie sprawy. Ale jesteś z grupy śledzące informacje na bieżąco i takiej ciekawskiej, czy jesteś z grupy śledzącej informacje na bieżąco i tak trochę, może nie panikującej, ale przestraszonej? Panika to za dużo słowa, jeżeli chodzi o mnie. Jestem troszkę przerażona, może tak bym powiedziała, ale no ja wszystko obserwuję, czytam, codziennie włączam wiadomości, ale tak 15 minut i potem już sobie daruję, bo głowa się robi wielka, więc staram się nie panikować. No i dobra, dziękuję.